Gratulujemy bramki, Robert. Jednak do 60 minuty grało się ciężko. Tak, warunki były też ciężkie. Boisko nie pozwalało na jakąś pełną grę. Widzieliśmy o tym doskonale. Dobrze się ten mecz ułożył i później już tylko broniliśmy tego wyniku, żeby nie wypuścić tego tak jak tydzień temu. Po strzeleniu bramki poszliście za ciosem, zdobyliście bardzo szybko drugą. Czy uważasz, że jednak niepotrzebnie po strzeleniu drugiej bramki się zbyt głęboko cofnęliście i nastąpiła nerwówka w końcówce? No tak, to jest jakiś problem, że cofamy się trochę po strzeleniu bramki, ale to też była końcówka meczu i przeciwnik trochę zaatakował agresywnie, poszedł na całość i jeden błąd i ten błąd wykorzystamy. Przed nami teraz mecz ze Stalą Mielec, derby Podkarpacia. Czy myślicie już cokolwiek o tym meczu, czy jeszcze nie? Spokojnie, mamy cały tydzień i spotkaliśmy się z tym rywalem już parę razy, także wiemy co nieco. I spokojnie będziemy mieli cały tydzień, żeby przygotować się do tego. Czy powiedz nam tak, czy w taki właśnie sposób chciałeś uderzyć, jak uderzyłeś przy zdobyciu bramki, czy myślałeś jednak o czymś innym, o innym rozwiązaniu? Więc nie spodziewałem się, piłka spadła mi pod nogi, to był prezent i uderzyłem prostym podbiciem, wpadło i tyle. Prosimy Cię, Marcin, o krótkie podsumowanie dzisiejszego meczu. No jak było widać w spotkaniu, murawa była dosyć grząska i ciężkie było boisko, ciężki teren. Wywozimy stąd 3 punkty, to nas bardzo cieszy. W końcówce straciliśmy niestety bramkę, ale ogólnie cieszymy się z tego, że mamy 3 punkty i wracamy w dobrych humorach do Tarnobrzegu. Zdobyłeś bramkę na 2-0. Gdybyś jej nie zdobył, prawdopodobnie byłoby pod koniec meczu jeszcze bardziej nerwowo. No mogłoby być to nerwowo, wiadomo, przy 1-0 to jest, różnie to bywa. Cieszę się, że zdobyłem bramkę, że dostałem szansę od trenera. Zobaczymy jak to będzie w następnym meczu, dziękuję i tyle. Dziękujemy pięknie. Jeśli chodzi o atmosferę w drużynie, to teraz, no tak jak no, wszyscy widzą, mamy nowego trenera, tak więc atmosfera się nie zmieniła, ale wiadomo, nowy trener to jakieś inne aspiracje i coś innego, tak jakby dla tego, ale ogólnie jest fajnie, super i cieszę się, że dołączyłem do zespołu. Wygrana na ciężkim terenie na pewno cieszy, w przeciwieństwie do meczu w Sosnowcu, dzisiaj już było troszeczkę spokojniej. Prosimy o takie krótkie podsumowanie, jak to wyglądało z perspektywy murawy? Znaczy, no, zacznijmy od tego, jeżeli już pan używa terminologii murawy, no to murawa była bardzo kiepska, bo wczoraj był mecz, po 5 minutach już się zrobiło grząsko, no i wywołał się właściwie mecz walki, czyli dosyć dużo długich podań. Jednak wydaje mi się, że byliśmy lepszą drużyną, nieznacznie lepszą, ale lepszą i zasłużenie wygraliśmy. Dużo pracujemy nad stałym fragmentem gry, po tych właśnie fragmentach gry strzeliliśmy bramkę. No szkoda tylko tej straconej bramki, ale ważne, że to już jest drugie zwycięstwo rzędu i teraz, że tak powiem, idziemy za ciosem, na pewno. Spodziewaliście się mimo wszystko, że uda wam się tak no łatwo zdominować momentami Spadkowicza, jakby nie było z pierwszej ligi? Znaczy, zdominować. No taki mieliśmy cel, który sobie założyliśmy i nie można mówić, że zakładać, że o, fajnie, zdominowaliśmy i jest, bo jest. Tak. No, takie było założenie i nie byliśmy tym zaskoczeni, po prostu byliśmy od początku do końca zdeterminowani i realizowaliśmy założenia trenera. W końcówce jednak zrobiło się nerwowo. Ostatnie 10 minut musieliście mocno popracować w defensywie, żeby dowieźć wynik. Tak, chyba za bardzo się cofnęliśmy i pozwoliliśmy im grać dużo, dużo tych podań na rosłych zawodników, którzy oni mieli. I wydaje mi się, że to było przyczyną tego, że tak wyglądała, ta końcówka tak wyglądała. Gratulujemy wygranej i życzymy jej w kolejnym meczu derbowym ze Stalą Mielec w Tarnobrzegu. No, muszę podziękować i tak jak powiedziałem na początku, no, wierzę, że idziemy za ciosem. Prosimy Cię, Artur, o krótkie podsumowanie dzisiejszego meczu. Krótkie podsumowanie dzisiejszego meczu. No cóż, wydaje mi się, że byliśmy lepszym zespołem od Puszczy. To boisko też nie nadawało się do takiej gry, jaką my staramy się grać, czyli do gry ziemią, bo widać było, że strasznie nierówne i cieszę się, że zafunkcjonowały nam w końcu stałe fragmenty gry, tak? 2 bramki. No później troszkę niepotrzebnie znowu cofamy się do tyłu i w konsekwencji tego tracimy gola. Zrobiło się troszkę nerwowo, no ale przełamaliśmy tą pasję, wygrywamy na wyjeździe i teraz derby z Mielcem. To jest najważniejsze. Musisz jednak przyznać nieskromnie, że twoje interwencje, bardzo dobre, jedna po drugiej, w
w tym fragmencie meczu, kiedy jednak Puszcza mogła wrócić do gry, no były chyba tak naprawdę przełomowe, jeśli chodzi o końcowe rozstrzygnięcie. Przełomowe były nasze bramki, tak mi się wydaje, w tym meczu, a bramkarz jest chyba od tego, żeby coś tam obronił, prawda? No nie będę wszystkiego puszczał, bo wtedy nikt mnie tu nie będzie trzymał, także też nie przesadzajmy. Mimo wszystko jednak w końcówce no, zrobiło się nerwowo, chyba zbyt mocno cofnęliście się do obrony. No jeden błąd, długa piłka, tam ktoś tam nie wyskoczył, też idealnie w kozioł spadła zawodnikowi Puszczy, no i znowu dostaliśmy tą bramkę, później jakieś troszkę zamieszania. No, moim zdaniem nie przytrzymaliśmy piłki na spokojnie, nie pograliśmy tą piłką, tylko zbyt nerwowo znowu wybijaliśmy do przodu i myślę, że stąd to się wzięło, bo ta piłka co chwilę wracała pod nasze pole karne. Też trzeba na tym popracować, że jak już prowadzimy, to żeby troszkę uspokoić tą grę i oddalić ją od naszego pola karnego, całe zagrożenie. Dzisiaj udało wam się zdominować Spadkowicza z pierwszej ligi. Nie ukrywamy, że na to samo liczymy już za tydzień w spotkaniu z Mielecką Stalą. No ja też właśnie rozmawialiśmy z chłopakami, na razie jesteśmy z nimi na zero, tak? Dwa remisy 1-1 i liczymy przede wszystkim też na doping kibiców, że będzie cały stadion, bo to nam bardzo mocno pomaga i mam nadzieję, że w końcu w meczach derbowych się przełamiemy, no bo odkąd tu jestem, to tak naprawdę 5 spotkań derbowych i tylko jedna wygrana ze Stalową Wolą.